jednych z przyjemniejszych zdarzeń dla fotoreportera fotografującego pana Tadeusza Różewicza były wyjazdy zagraniczne. Jednym z takich wyjazdów był wyjazd do Berlina na spotkanie autorskie Różewicza i Gintera Grassa. Spotkanie odbywało się w samym centrum Berlina, w potężnej sali wypełnionej po brzegi. Samo spotkanie to było ciekawe dla słuchaczy, ale nie dla fotoreportera. Dwaj panowie siedzieli za stolikiem i mówili różne ciekawe rzeczy, ale nie były to opowieści ciekawe dla fotografa. Ale jako że byłem z panem Różewiczem, to mogłem wejść za kulisy. I najciekawsze zdjęcia powstały, między innymi to, które się znajduje na wystawie, jak dwaj wielcy ludzie pióra rozmawiali sobie przed wejściem na salę. Rozmowa była bardzo wesoła, prywatna, w ogóle nie związana z literaturą. I widać było, że panowie bardzo uważnie siebie nawzajem słuchają. Proszę zauważyć, że pan Różewicz ma fryzurę rozburzoną, rozwichrzoną i wcale nie myślał o tym, żeby ją w jakiś sposób uładzić.